Mel nie jest lidem, wbrew temu, co się niektórym zaczęło wydawać w międzyczasie. Wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. Większość ludzi wie, niekoniecznie robi. Więc to, że pozna twój proces, nie znaczy, że cokolwiek z tym zrobi. A po drugie, nawet jeżeli zna twój proces, to nie jest tobą. Raz w życiu przejrzałeś sobie, wiesz, kostki do kibla i od tej pory chodzisz po internecie, wszędzie masz baner tej kostki, który cię pyta, słyszałem, że lubisz kostki do kibla, może byś sobie kupił, nie? Albo kupiłeś sobie pralkę. Teraz wszędzie widzisz remarketing pralek, jakbyś miał kupić 5 pralek, bo jesteś kolekcjonerem pralek. No, wiesz, jest sporo takich rzeczy, które niby się w ten sposób robi, są głupie z definicji. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch ERP XT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Przed nami trzeci i ostatni odcinek serii eksperckiej, kolejnej serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim. Dzień dobry. Dzień dobry, po raz trzeci. Powiedz proszę tym widzom, którzy ten odcinek widzą po raz pierwszy, co było w poprzednich nagraniach, oraz w telegraficznym skrócie powiedz, czego się dowiedzą z tego odcinka. Czyli przechodzimy taką naszą wewnętrzną dziedzitykową metodologię przygotowywania planu marketingowego, strategii marketingowej, planu komunikacji, jak zwał, tak zwał, w kilku krokach. I dla wygody i łatwiejszego zapamiętywania, każdy z nich zaczyna się na literę P. Do tej pory w poprzednich dwóch odcinkach wychodziliśmy od persony, ale nie w takim klasycznym rozumieniu, czyli charakterystyki postaci, a raczej przejścia przez tak zwane kryteria decyzyjne, dlaczego ktoś kupuje daną rzecz w dany sposób, odbicia się od tego do własnego planu. Potem drugim P były przewagi, czyli co robisz lepiej bądź inaczej niż konkurencja. Więc dlaczego powinienem wybrać właśnie ciebie? Mieliśmy na to kilka metod, jak do tego dojść. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków. Trzecim P z kolei była praca nad przekonaniami. W rozumieniu, nie każdy jest gotowy kupić tu i teraz, bo nie każdy uważa, że to, co oferujesz, jest najlepszym rozwiązaniem problemu, który masz. Albo wręcz, jeszcze krok wcześniej, nie każdy w ogóle uważa, że taki problem ma, albo on jest istotny. Więc trzeba umieć takie osoby podejść i uderzyć do nich z innym przekazem. Co z kolei jest czwartym P? Czwartym P jest przekaz, ale w rozumieniu tego, jaka twoja marka jest i jak chciałaby być zapamiętana. Czyli z jednej strony, jaka jest twoja osobowość marki, bardziej emocjonalna czy nie, kontrowersyjna czy nie, a z drugiej strony w kontekście na przykład B2B, w jaki sposób edukujesz swoich klientów, czy dajesz im tylko tę wartość merytoryczną, czy próbujesz również zmieniać ich myślenie, na przykład w rzecz za pomocą treści, które uderzają w jakieś ich przekonania, zmieniają ich sposób patrzenia na pewne problemy. To brzmi bardzo ogólnie bądź dziwnie, ale w poprzednim odcinku mocno to rozwijaliśmy. I zakładając, że te wszystkie rzeczy już przeszliśmy, to wtedy po tych czterech P jesteśmy gotowi na to, co będzie w tym odcinku i to z góry zdradzę. Jednym piątym P jest po prostu plan, a drugim to jest pomiar, czyli w jaki sposób zmierzymy wykonanie planu, że tak powiem. Czyli jesteśmy bardzo blisko świata sprzedażowego albo jakiegoś produkcyjnego wręcz, ale tak jest założenie, że dzięki obejrzeniu całej tej serii człowiek jest w stanie usiąść ze swoim zespołem, jakimś partnerem, konsultantem czy kimkolwiek i przejść właśnie ten proces i skończyć z gotowym planem działań do wdrożenia od zaraz. I dzięki właśnie takiemu generalnie podejściu i takiej wiedzy marketing przestaje być czymś na zasadzie rzucenia makaronem o ścianę i zobaczymy, co się przyklei, tylko raczej pewnym takim właśnie procesem, który można optymalizować, zmieniać w czasie i to jest podejście, które bardzo się cieszę, że propagujemy na naszym kanale, bo to odczarowuje negatywne postrzeganie marketingu w większości firm. Przynajmniej głęboko w to wierzę. Ja również, natomiast jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, na pewnym etapie to jest rzucanie makaronem o ścianę. Dlatego, że to, co stworzyliśmy wcześniej, w poprzednich punktach, to na przykład możemy potraktować jako hipotezy. Czyli wychodzi z założenia, że człowiek kierujący się pewnym kryterium decyzyjnym może być przekonany do twojego rozwiązania za pomocą kilku komunikatów. I teraz myślę, że naiwnością byłoby stwierdzić, jestem lepszy od ludzi po drugiej stronie, którzy są moimi klientami i ja wiem, co jest dla nich dobre, więc wybieram tylko ten komunikat i wokół niego osnuwam całą kampanię. Tak trzeba było działać kiedyś, jak po prostu zmieniało się billboardy na mieście raz na 3 tygodnie albo reklama w telewizji raz na 1,5 roku. I nie było tego systemu iteracyjnego. Natomiast dzisiaj od komunikacji 1 na 1 za pomocą LinkedIna, cold mailingu, wiadomości, po komunikację 1 do wielu, czyli jednak gdzieś w kampaniach, nawet na Facebooku, czy jakichś innych płatnych działaniach w mediach, jesteś w stanie
testować jednocześnie szereg komunikatów, ba, nawet algorytmy poszczególnych portali ci w tym pomagają, na przykład wybierając ten, który docelowo jest więcej klikalny, więc dla ciebie jest to lepszym rozwiązaniem. Czyli faktycznie na tym etapie jest to rzucanie makaronem, ale że tak powiem, to już wybrałeś gatunek makaronu i wiesz, że na pewno jakiś orkiszowy zasmakuje. Teraz pytanie powstaje tylko, który? I to jest taki typ marketingu, który ja głęboko wierzę, czyli że po drugiej stronie ludzie są jak Senat Rzymski, głosują nogami i twoim zadaniem jest po prostu dać im tych kilka rozwiązań, kilka rzeczy, które mogą do nich trafić. Jak w dobrej rozmowie handlowej, gdzie podajesz pewne rzeczy i patrzysz, kiedy się te oczy zaświecą po drugiej stronie, mówisz, dobra, to jest ten kierunek, w którym musimy iść, bo tego klienta przekonuje ta argumentacja. A poza tym też różni ludzie, różne potrzeby, różne zestawy, wiadomo czego, skoro do takich reklam z lat 90. nawiązujemy, więc też może być tak, że twoja komunikacja może być jednocześnie skupiona na różnych przewagach, do różnych rzeczy i na początku nie będziesz wiedział, co do kogo, ale po czasie ci to wyjdzie. Więc jasne, jak najbardziej procesowe podejście, ale procesowe podejście nie ma za zadania stworzyć na koniec dnia produktu typu one size fits all, tylko raczej dać ci pewien wianuszek opcji, z którymi już operujesz ty, twój dział marketingu, twój dział sprzedaży na bieżąco i dopasowujesz komunikację do konkretnego segmentu, podgrupy czy kampanii. To taki mój na początek. Ja tylko, drobny komentarz. To ja się tylko odniosę do komentarza, do mojego komentarza, że mówiąc na myśli, mając na myśli makaron, rzucenie makaronu o ścianę, to chciałem powiedzieć, że przedsiębiorcy muszą zaakceptować to, że marketing to jest proces eksperymentów, na podstawie których my się uczymy. To nie jest jednorazowa akcja, która jeżeli się nie powiedzie, to znaczy, że marketing nie działa, tylko wiemy jedynie tyle, że ten konkretny sposób komunikacji nie działa i to już nas czyni mądrzejszymi. Natomiast ten drobny element, mam wrażenie, że u wielu przedsiębiorców nie zachodzi i potem często wieszają oni psy na marketingu, absolutnie niezasłużenie. Po pierwsze się zgadzam, a po drugie muszę aż, bo też jesteśmy na takim poziomie meta, że żal byłoby to przerwać, dać komentarz do twojego komentarza, do mojego komentarza, do twojego komentarza, proszę. W którym byłoby na przykład to, że często kiedy rozmawiamy o reklamach płatnych, rozmawiamy z klientami i powstaje pytanie bardzo naturalne, typu kiedy będą efekty? Rozmawiasz z deweloperem budowlanym i on się ciebie pyta, ok, tak odpalimy reklamy, to czy wiemy, że się mieszkania sprzedadzą, mocno sprzedadzą za tydzień? Wtedy się odbija piłeczkę typu, ile trwa przeciętny proces zakupowy mieszkania, nie wiem, czy wiesz. Nie mam pojęcia. Są dane Polskiego Związku Firm Deweloperskich, które mówią, że generalnie zajmuje to około 3 miesięcy. Więc proces zakupowy zajmuje 3 miesięcy, ale marketer z tego świata, siadając do reklamy płatnej, chciałby znać jej zerojedynkowy zwrot po tygodniu. Coś oczywiście deweloper są, by chciał znać. Deweloper, tak. Są oczywiście pewne rzeczy, które mogą ci powiedzieć, że te telefony zaczną dzwonić, albo formularze wpadać, albo nie. Natomiast to właśnie to jest kwestia tego, czy będziemy mówili sobie przy ostatnim, szóstym P, na co patrzysz po drodze, kiedy jeszcze się nie sprzedało, szczególnie od tego, że usługa może być droga czy skomplikowana, ale już wypadałoby wiedzieć, czy z tej mąki będzie chleb, czy go nie będzie. Teoretycznie mógłbym znaleźć komentarz do komentarza, 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 ale wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj kierować chyba już bardziej dobrem widzów, aniżeli naszą tutaj wymianą intelektualną, więc przejdźmy proszę do piątego P. Jasne, dla przypomnienia, bo na pewno ktoś się zdążył zapomnieć, z naszej winy oczywiście, piątym P jest po prostu plan. Plan w rozumieniu harmonogram działań i plan kampanii, czyli de facto odpowiedź na pytania, co po kolei i w jakich kanałach chcesz swoim potencjalnym klientom czy odbiorcom pokazywać i co w tych kanałach będziesz robić, żeby ich przekonać do skorzystania akurat z twojej oferty. I teraz nie chciałbym, żeby rozmowa o tym konkretnym P, czyli w ogóle ten punkt, był na pewnym poziomie rzeczy, które jesteś w stanie znaleźć też w wielu w ogóle materiałach na kanale Przygód Przedsiębiorców, na naszej poprzedniej serii eksperckiej czy w innych miejscach sieci, czyli rad typu pamiętaj na Facebooku, publikuj to czy tamto, albo na LinkedInie rób to i tamto. Raczej chciałbym się skupić na razie innego typu. Czyli ilekroć rozmawiam z klientami albo spotykam się z jakimiś osobami, które prowadzą biznes na temat doboru kanałów marketingowych, to zauważyłem, że pewnym ukrytym założeniem za ich działaniami jest to, że kanał marketingowy oznacza własny kanał i własne działania. Co przez to rozumiem? Czyli, że jeżeli mamy być na Facebooku, to musimy tam być my jako nasz fanpage. Jeżeli mamy być na YouTubie, to musimy być z własnym kanałem. Jeżeli mamy być tworzyć artykuły, to na własnym blogu, na własnej witrynie. To jest pierwsze ukryte założenie. A drugie ukryte założenie jest takie, że jeżeli wchodzimy w jakiś kanał, to musimy być w tym kanale stale obecni. Czyli jeżeli zakładam fanpage, no to zakładam go do komunikacji bieżącej. Jeżeli zakładam bloga, to tworzę cały czas rzeczy. I teraz są to pewne dwa ukryte założenia, które uważam, że należałoby przełamać, zaczynając od tego drugiego. Dlaczego w ogóle należałoby to zrobić? Dlatego, że na koniec dnia najgorszą rzeczą, której wszyscy nie mamy, jest brak czasu.
W sensie po prostu kończy nam się czas na pewne rzeczy i chciałoby się zrobić wiele, ale potem się rozbijamy o rzeczywistość. To jest tak jak z tworzeniem materiału właśnie czy czegokolwiek. Potrzebujesz tego skupienia. Więc jeżeli masz jeden kanał, dwa, jesteś w stanie to ogarnąć. Będziesz miał 10, to pójdzie po jakości. I pewnym nakładaniem samemu sobie knebla na szyję jest wyjście z założenia, że teraz w każdym kanale, na który postanawiam postawić, muszę być obecny nieustannie. Czyli na przykład wyjdę z założenia, że chcę zaistnieć na YouTubie. I chcę założyć kanał, oczywiście, załóżmy z waszą pomocą. I to będzie mnie niesamowicie stresowało, jako pewna obligacja do bycia i pokazywania się co tydzień i tym podobne. Albo chcę założyć podcast, albo chcę założyć blog firmowy. Z drugiej strony jednak, nikt mi nie zabroni zrobienia jakiejś jednorazowej akcji i jej wypromowania. Więc może, choć wydaje się to większą pracą na etapie przygotowania, lepiej dla ciebie będzie stworzenie serii filmów promowanych w mediach społecznościowych, ale konkretnej serii, albo na przykład jakiegoś zamkniętego, zwartego materiału, typu e-book, bo jest to dość rozpowszechniony w dzisiejszych czasach pomysł na lead magnet, ale jest to rzecz, którą robisz raz, kapitalizujesz się wielokrotnie. I to jest w ogóle mój zarzut, taki do wszystkich ludzi zajmujących się content marketingiem, że w ich rozumieniu jest za dużo contentu, za mało marketingu. Czyli większość osób nieustannie myśli nad tworzeniem nowych treści, zamiast myśleć nad tym, jak promować i wielokrotnie używać treści, które już raz stworzyli. Czyli jest za dużo aspektu produkcyjnego, za mało aspektu promocyjnego. Lepiej jest stworzyć i poświęcić na to miesiąc jednego e-booka, bo wiemy, że znajdziemy na to teraz czas, przestrzeń i mamy też ten pomysł. I potem wykorzystywać go wielokrotnie w swoich kampaniach, przecież cały czas pojawiają się ludzie, którzy jeszcze tego nie wiedzą albo powinni to wiedzieć. I mieć taką pewną spokój ducha, tak, że okej, mam ten kanał ogarnięty, bo na przykład nie piszemy co prawda artykułów co tydzień, ale kto nam powiedział, że powinniśmy? Wystarczy, że mamy tego e-booka, jego promujemy i on nam na przykład załatwia w jakiś sposób, w cudzysłowie, ten etap lejka sprzedażowego. I tak można myśleć o każdym z kanałów, w sensie możemy pewne media, pewne techniki wykorzystywać doraźnie. Tworzyć raz, a nie regularnie. To jest pierwszy właśnie taki sposób na podejście do tworzenia planu. My zawsze, kiedy siadamy, to właśnie wypisujemy sobie kanały, w których potencjalnie klient może być obecny, już jest obecny, czy chciałby być obecny. I następnie zaczynamy się zastanawiać, gdzie chcemy być obecni cały czas i gdzie chcemy być obecni od czasu do czasu. I to zmienia reguły gry, bo nagle widzimy, dobrze, jeżeli jest zbyt duża liczba kanałów, w których chcemy być cały czas i stosunek jest, nie wiem, 5-6 do 1, to wiemy, że to będzie orka na ugorze i to wymaga całego zespołu, bardzo dużych prac, kosztów z tym związanych i tak dalej. Jeżeli będzie mniej więcej pół na pół, to można próbować to załatwić jedno, dwu czy kilkuosobowym zespołem, bo znajdzie się na to czas i przestrzeń, po prostu będzie trzeba zdelegować inne rzeczy po prostu gdzieś indziej. I to się wiąże też z tym wątkiem, którym powiedziałem wcześniej, czyli tym ukrytym założeniem, że wszystko musi być nasze. I zawsze to odbijam takim przykładem, że jeżeli chcesz opublikować artykuł, to nie zakładasz od razu gazety. Tylko zupełnie naturalne w świecie biznesu, PR-u do dzisiejszych czasów było to, że okej, chcę dotrzeć do ludzi biznesu, więc kupuję czy w jakiś sposób inny załatwiam sobie publikację w jakimś biznesowym medium. Jakby nie było, nasza seria ekspercka jest też sposobem na coś takiego. Ja chcę dotrzeć do ludzi, którzy są odbiorcami naszego kanału. I mogę próbować zrobić to samodzielnie i być może się to uda, ale zajmie to jakiś czas. Natomiast tutaj pojawiam się i mam już tę gwarancję, że ta grupa już jest. W zasadzie jest to nawet coś, co ludzie rozumieją na przykład w marketingu w mediach społecznościowych, bo przecież jednym z takich świętych gralów marketingu w social media, zwłaszcza na Facebooku, jest docieranie do odbiorców grup zamkniętych. Albo ludzie chcieliby dotrzeć do fanów cudzych fanpage'ów, zadają sobie takie pytania, jak to zrobić. Czyli intuicyjnie rozumieją, że po co mam to tworzyć samemu, skoro gdzieś już tam czeka gotowa grupa. Ale potem siadają do własnego planu marketingowego i myślą, co ja powinienem zrobić. No to muszę założyć fanpage, muszę założyć swoją grupę, muszę ją budować. Teraz mam dwa problemy w miejsce jednego, bo z jednej strony muszę cały czas produkować te treści, te rzeczy robić, a jednocześnie to może być wołanie na puszczy, bo tych ludzi jeszcze nie ma, co jest oczywiście też bardzo zniechęcające do całego działania w tym momencie. Więc obok tego powinniśmy sobie zrobić taką matrycę, że w takim razie w jakich tych kanałach ja faktycznie chcę być obecny samodzielnie, a w jakich tych kanałach będę chciał być obecny poprzez kogoś. I wyjdzie mi na przykład, że dobrze, artykuły lubimy, umiemy, możemy pisać, ale YouTube nie. Po prostu będziemy się pojawiali, szukali jakichś kolaboracji z innymi podmiotami, czy tych podmiotów, które już tam są. Albo w drugą stronę, będziemy tworzyli sobie podcast czy kanał na YouTubie, ale
nie będziemy tworzyli obok tego bloga, natomiast nastawimy się na publikacje sponsorowane w mediach branżowych, jakieś wpisy gościnne, artykuły na blogach i tak dalej. I teoretycznie świat tradycyjnych mediów na tym stoi, to rozumie? Po czym ludzie, choć inne praktyki przenoszą jeden do jednego do internetu, to do tego świata kontentowego, edukacji czy właśnie marketingu w sieci, umówmy się, dzisiejszy marketing internetowy jest de facto content marketingiem, tego nie przenoszą. Mhm. Jest taki model, który w tym trochę pomaga, to jest taki stary model podziału mediów, nazywa się POEM, czyli podział mediów na paid, owned i earned. Paid w rozumieniu płatne, na przykład kampanie na Facebooku, na LinkedInie, na Google. Owned w rozumieniu własne media, czyli właśnie mój kanał na YouTubie, mój na Facebooku profil i tak dalej, choć czy to do końca nazwać można własnym, temat na jedną dyskusję, no bo w każdej chwili ktoś ci może wyciąć wtyczkę i to wyłączyć i nie będziemy nawiązywali do tego, co od razu ci się tutaj pewnie ciśnie. No i earned w rozumieniu zasłużona, czyli możesz robić coś samodzielnie, dzięki temu też może na ciebie zwrócić uwagę. To się pięknie łączy. Jest takie fajne powiedzenie amerykańskie bodajże. You must dig your well before you're thirsty. Musisz wykopać swoją studnię, zanim będziesz się chciał pić. I to można przełożyć do marketingu, bo jeżeli chcesz zasłużyć na to, żeby ktoś cię zaprosił na przykład do kanału przykład przedsiębiorców, to musisz mieć swoją fajną robotę, na przykład swoje własne zasięgi. Wtedy 1 plus 1 nie daje 2, tylko 122. No to na pewno nie zaszkodzi. No właśnie, nie zaszkodzi. Zresztą jesteś od razu lepszym partnerem na coś takiego. Więc nie chodzi o to, nie chciałbym, żeby z tego ludzie wyciągnęli wniosek, aha, to Jabłoński mówi, że ja mam po prostu pójść i sobie kupić media. Mówię, nie, ale musisz dążyć do jakiegoś zdrowego balansu, w którym albo wszystko, co robisz, nie jest tylko zależne od ciebie, bo jak przestaniesz, a prędzej czy później przyjdzie jakiś kryzys w rozumieniu nawał pracy czy cokolwiek innego i przestaniesz i przestaną wpadać zapytania czy sprzedaże, albo jeżeli całkowicie oprzysz się tylko na zewnętrznych mediach, to Google, Facebook, ktokolwiek inny zmieni reguły gry i jutro cię nie będzie, albo będziesz miał dwa razy drożej. Jeżeli będziesz dbał o względną równowagę i świadomie podejmował decyzje, jak w tych kanałach funkcjonować i gdzieś był cały czas, gdzieś od czasu do czasu, a gdzieś sam, gdzieś poprzez partnerów lub z partnerami, to będzie ci zwyczajnie łatwiej. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. To pytanie może banalne, ale wydaje mi się, że wiele osób się może nasuwać. To jak w takim razie ten plan powinien wyglądać? I czy plan ma coś wspólnego na przykład z lejkiem marketingowym? I tak i nie. W sensie, ja na przykład, mimo że jestem marketerem, dużo bardziej lubię pracę nad, czy tak konceptualnie pewne rzeczy układać sobie i myślę, że to wybrzmiewało w poprzednich seriach właśnie w kontekście procesu sprzedaży, bo bardziej do mnie przemawia poszukiwanie rozwiązania, edukacja, bo to jest dokładnie to, co znajduje swoje odzwierciedlenie w lejku sprzedażowym. Natomiast powiedziałbym tak, że zbytnie skupienie na myśleniu lejkiem też ogranicza marketerów czy przedsiębiorców, którzy się o tym narzędziu dowiedzą, bo w lejku marketingowym jest ponownie ukryte założenie, że te rzeczy następują po sobie. To by oznaczało, że najpierw robisz jedną, potem robisz kolejne. Mhm. Zaraz wyobraź sobie, że odpalasz sklep internetowy. Przeczytałeś, czym jest taki klasyczny, rozumiany rejek marketingowy. Czy na początku też musicie poznać, dowiedzieć się, że istniejesz, potem zacząć rozważać zakup u ciebie i potem ewentualnie od ciebie kupić. No na końcu jest ten czwarty, często pomijany komponent lojalizacji. I w takim razie co? Masz nie sprzedawać, tylko skupić się wyłącznie na tym, żeby ludzie cię znali, robisz tylko kampanie zasięgowe? To skończysz z długami prawdopodobnie, prawda? No nie. Czyli chciałbym, żeby ludzie myśleli o lejku jako o pewnych symultanicznie prowadzonych działaniach w rozumieniu jednocześnie. Robisz wszystkie te rzeczy naraz i dzięki temu, to wracamy do pytania, które zadałeś w poprzednim odcinku i teraz właśnie padam na nie odpowiedź, zależnie od tego, czego kto potrzebuje, może to znaleźć. I to się da na przykład odzwierciedlić w strukturach nawet kampanii płatnej, bo nie chcę wydawać się, nie od tego jest to seria, żeby wydawać się w jakiś bardzo wysoki poziom detalu, na przykład w zakresie projektowania kampanii płatnej w mediach społecznościowych. Ale jest na przykład tak, że jeżeli dobrze zaprojektujesz sobie kampanię na Facebooku czy na LinkedInie, to osoba, która nigdy cię nie znała, w rozumieniu nie była na twojej stronie, nie kliknęła ani razu w twoje reklamy, nie widziała twojej marki, bo na przykład nie angażowała się pod nią, będzie widziała komunikat X, na przykład poznaj nasz profil. Ale w momencie, w którym już to raz kliknie, to już nigdy więcej nie zobaczy tej reklamy, która miała ją zapoznać z tobą, ale od razu dołączy do grupy docelowej osób na dalszych etapach, które na przykład widzą dowody twojej skuteczności, rekomendacje innych klientów, recenzje w przypadku sklepu e-commerce'owego i tak dalej. Czyli jesteś tym, co klikasz. To oznacza, że jesteś w stanie za pomocą tych kliknięć sterować tym, co ktoś widzi. I to jest oczywiście w pełni wykonalne, po to się na każdym kanale,
pewnym problemem czy wyzwaniem może być przełożenie tego na cały ekosystem mediów, którymi zarządzasz, no bo jednak tutaj wchodzimy już w dane z różnych kanałów, zbierane w różny sposób, ale i tak jest to krok dalej niż takie właśnie myślenie, to najpierw muszę zrobić jedno, dopiero potem drugie, dopiero potem trzecie. Czyli lejek nie jest lejkiem, lejek jest kilkoma procesami dążącymi równocześnie, zależnie od tego, na którym etapie takiego lejka ktoś jest. Więc tak należałoby to w tym momencie interpretować. To jest w ogóle bardzo cenne spojrzenie na lejek, które chyba po raz pierwszy tak, mam wrażenie, wybrzmiało w tym programie, no bo faktycznie jego kształt powoduje, że możesz wpaść w taką pułapkę percepcyjną, że powinieneś najpierw zrobić to, dopiero za jakiś czas, tydzień, dwa, drugi etap, kolejny i tak dalej. Naprawdę właśnie jest taka, że niezależnie od tego, jaki produkt czy usługę oferujesz, no to różni klienci już od razu są na różnych etapach tak naprawdę gotowości zakupowej. Albo mają różne kryteria, czyli taka sytuacja, rozumiem, dlaczego ktoś to tak robi, natomiast dla mnie było to właśnie frustrujące doświadczenie. Czyli mniej więcej rok temu wpadliśmy na pomysł, żeby mojej żonie może zmienić okulary na inne. Poszliśmy do jakiegoś tam salonu w galerii handlowej i oczywiście zaczyna się cały taniec godowy, czyli przymierzanie, jak pani pięknie w tym wygląda, te są super i w ogóle każde są super, bo przecież ładnemu wszystkim ładnie i tak dalej. I ja cały czas próbuję raz na jakiś czas podbić do pani i pytam, proszę pani, ile to mniej więcej będzie kosztowało przy założeniu, że takie szkła, takie oprawki, coś tam. Już za moment. Rozpoznałem oczywiście ten schemat, czyli to jest taka próba, żebym ja się tak zakochał, tudzież moja żona w tych okularach, że ta wrażliwość na cenę spadnie. Więc z góry wiedziałem, że będzie mega drogo. I frustrowało mnie to, że mi ta pani wreszcie powiedziała, a nie chciałem tego procesu przerywać, bo ładnie się go obserwowało, że to będzie kosztowało tyle. Ja bym powiedział, proszę pani, tyle to nie. Poszedł. Jak ten, wiesz, pingwin w tym memie, tyle to nie. I wychodzisz, nie? I tyle, bo są ludzie, do których cena będzie tak bardzo dużym elementem, że opóźnianie możliwości poznania tej ceny bardziej ci zaszkodzi niż pomoże. Więc potrzebujesz im ją od razu pokazać. Nie? Więc teraz wyobraź sobie właśnie taki proces marketingowy, w którym komuś dopiero tam za 5 etapów będziesz to pokazywał. Jeżeli ktoś chce zobaczyć cenę to i teraz, to niech się jej, kurczę, będzie w stanie dowiedzieć. Chociażby jednym telefonem, bo czasami to się ukrywa z różnych powodów, tak? Ale niech to nie będzie, że dowie się pan na etapie ofertowania na przykład za ich czas. Jeżeli ktoś od razu pyta, to chociaż pewne ramy musisz mu podać, bo inaczej on nie będzie chciał podążać za tym procesem. Że dla mnie takie techniki są takie trochę śliskie. Oczywiście z drugiej strony też nie chcę zabrzmieć jakiś teraz ortodoks czy rycerz w lśniącej zbroi, który się takimi rzeczami brzydzi i absolutnie się ich wystrzega, bo też nie wiem, jaka jest statystyka bądź jakieś badania pokazujące, czy taka metoda, paradoksalnie ona nie działa lepiej niż na przykład takie bycie transparentnym od razu, tu i teraz. Jakie jest twoje zdanie? Wiesz, zdanie to jest mówienie o opiniach, nie o faktach, więc w zasadzie nie mam zdania w tym temacie, bo nie szukałem czegoś takiego. Nie pracujemy w segmentach, których to by się ukrywało. Czasami jest to kwestia przy procesach związanych z IT czy cokolwiek, ale tam też ta informacja jest bardzo szybko, bo jeżeli masz etap zapytania, to no po jakimś warsztacie nawet z klientem już od razu pojawia się ten wątek podawania pełnej ceny docelowej usługi na przykład, więc to nie masz tak dużego opóźniania, bo na razie dlatego się posłużyłem takim dowodem anegdotycznym, bardziej dla obśmienia pewnej konwencji na przykładzie skrajnym, żeby się zastanowić, czy rzeczy, które ja robię, trochę tego nie przypominają, bo jeżeli każe się człowiekowi przeklikać przez 50 tysięcy materiałów, zanim się czegoś dowie, to co on z tego wyniesie. Jest takie narzędzie Salizer czy Selizer, które jest służne do analityki ofert sprzedażowych, gdzie można wrzucić swojego PDF-a i później po czasie zobaczyć, czy ktoś to w ogóle czyta. I wiesz, dużo firm ma przygotowanego tego PDF-a, 20 stron o firmie, jacy jesteśmy, nasze wartości, przekonania, zespół, jego osiągnięcia, nagrody, prezes i jego historia, słowo od zarządu, na końcu gdzieś tam ewentualnie co z pana zrobimy i cena. I potem taki brutalny moment, gdzie patrzysz, jak ktoś scrolluje do tego PDF-a, taki wkurzony, przeklikuje, patrzy na tę cenę i zamyka. Czas oceny oferty 20 sekund na przykład. Jasne, to wymaga od razu szeregu zmian, tak? Nie tylko samej oferty, coś nie zagrało w samym procesie przekonywania o wartości tej konkretnej usługi w naszej realizacji, ale ponownie, skrajny przykład, który pokazuje, że możemy próbować kogoś poprowadzić procesem, podczas gdy należałoby mu dać możliwość, nie wiem, spisu treści, chcesz cena, przeklikaj się do ceny i patrz sobie, jeżeli to jest dla ciebie kryterium, które od razu rozstrzyga. I dopiero potem możesz się cofnąć, żeby zrozumieć, czemu tak drogo, jeżeli będziesz miał ochotę, bo będzie jakieś pole takiej mentalnej negocjacji z tobą. Natomiast, żeby to się przełożyło, to jest ponownie takie actionable advice, czyli jeżeli już myślimy tą ideą lejka, no bo ona jednak jest fajnym, czytelnym skrótem, tak? Masz górę lejka, czyli pewien atom świadomości, poznawania marki, środek rozumiany jako rozważanie tego rozwiązania kontra inne i dół jako zakup, to de facto, jeżeli dobrze wykonasz pracę z poprzednich odcinków, czyli masz za sobą myślenie o tym problem, którego nie masz albo nie doceniasz, rozważanie
różnych rozwiązań problemu, w rozumieniu takich koncepcji, że mogę tak albo inaczej postąpić. I na samym dole etap po prostu już wyboru konkretnej oferty z konkretnego typu rozwiązań, no to to jest właśnie dół, środek i góra lejka. Ważne jest tylko, żeby dobrze rozumieć też przechodzenie pomiędzy poszczególnymi etapami, bo zbyt dużo kampanii, zwłaszcza content marketingowych, wygląda w ten sposób, że no dobrze, to na samym początku przygotujemy taki artykuł na blogu, który będzie mówił o tym, dlaczego warto skorzystać z naszej firmy, na przykład przy projektowaniu strony. Natomiast potrzebujemy środka lejka, więc środek lejki to jest ten moment, gdzie się rzeczy zamyka za bramką typu podaj maila, podaj numer buta, czy cokolwiek innego. No tak to działa, przecież na Zalando na przykład podajesz numer buta i lądujesz w innym remarketingu wtedy, bo jesteś już krok dalej. Mhm. Więc podajesz tam tę dowolną informację, więc to musi być jakiś tam e-book czy cokolwiek, poradnik, jak zaprojektować swoją stronę. I teraz przeszedłeś tę bramkę i w oczach takiego marketera lądujesz w bramce numer 3, gotowy na zakup. Jak? Jak od pobrałem sobie PDF-a, bo chciałem albo zobaczyć, jak wygląda, albo jak jest zrobiony, albo dowiedzieć się tego, co tam jest napisane, wylądowałem w twoich oczach od razu jako osoba, która chce od ciebie kupić stronę. A to jest taki bardzo częsty schemat, bo to jest przeniesienie schematu newsletterowego od razu do bardziej skomplikowanych procesów zakupowych. Czyli jasne, ja mogę się zapisać na newsletter o butach i potem od razu sobie kupić, bo przyszły buty i akurat są w promocji, ale z drugiej strony niekoniecznie będzie to tak wyglądało przy na przykład zakupie usługi albo czegoś drogiego, gdzie jest ten etap jest dużo dłuższy. Jest to taka, ponownie, żeby nie mówić o podstawach, taka bardziej rada też trochę na przekór, żeby zacząć myśleć o tym z perspektywy, nie, że on zostawił maila, to już tam scoring w automation ma u mnie wyższy i od tej pory będzie dostawał tylko komunikaty sprzedażowe. Mail nie jest leadem, wbrew temu, co się niektórym zaczęło wydawać w międzyczasie. I jeszcze w zasadzie dwie rzeczy możemy powiedzieć w kontekście samego lejka, czyli pierwsza sprawa to jest pewien zapomniany etap lejka, którym jest to, co po zakupie, czyli to tak ładnie się określa w tych wszystkich schematach marketingowych jako retencję, można też powiedzieć lojalizację. Czyli to znów, kiedy się planuje kampanię oparta na kontencie, to wszyscy się skupiają, co powiedzieć klientowi, żeby albo już wysłał to zapytanie, czy zaczął z nami pracować, ale jest mało takiej opieki posprzedażowej, tak to nazwijmy, kontentowej. Na przykład, jak cię nauczyć korzystania z rozwiązania, czyli onboarding, jeżeli jest to jakiś startupowy czy technologiczny produkt. Mhm. Jak pokazać ci, jak nasza firma działa. Na przykład, co po kolei będzie się działo w naszych rękach z twoją marką, czy z twoim produktem, zamówieniem, czy czymkolwiek. Jak się zabrać za projektowanie takich treści? Bardzo prosto. Wystarczy zacząć przechodzić ścieżkę klienta tak, jak ona by miała idealnie wyglądać. Czyli wejść tak już metaforycznie w buty klienta i wyobrazić sobie, że dobrze, wysłałem formularz ofertowy, podpisałem umowę, dostałem informację, że zaczynamy za tydzień, co teraz po kolei będzie się działo. Czyli de facto mapujesz proces albo sięgasz po zmapowany proces, jeżeli już go masz i szukasz punktów, na których powinieneś o czymś poinformować albo rzeczy, o których powinieneś powiedzieć. Bo jeżeli jest tak, że ja podpisuję umowę dziś, a prace rozpoczynają się za 2 tygodnie. Teoretycznie jest to prosta informacja, tak? Natomiast, czy ty coś robisz w tym czasie? Może robisz, a ja o tym nie wiem, jako klient, a powinienem to docenić, bo na przykład ja patrzę, myślę, no tak, aha, podpisałem umowę, teraz będę 2 tygodnie czekał, aż się prace rozpoczną. Ale dostajesz ode mnie materiał kontentowy w ramach wdrożenia, w którym tłumaczę ci, zobacz, my przez te 2 tygodnie na przykład zajmujemy się sprawdzeniem analityki na twojej stronie. Albo przygotowujemy się już strategicznie, czy tworzymy zespół pod to i robimy jakiś research kategorii, tym podobne rzeczy. Czyli jesteś w stanie dalej edukować mnie na tym etapie. To jest pierwszy element, czyli właśnie ten taki onboardingowy, ten druga. A druga sprawa to oczywiście jest oprocesowanie wszelkich dodatkowych ofert, które pojawiają się w międzyczasie. Skorzystałeś z jednej rzeczy, po jakim czasie dostajesz drugą. I zobacz, jak często takie podstawowe rzeczy są źle zrobione. Bo jeżeli ja kupiłem od ciebie buty, to po 2 dniach mogę dostać newsletter czy przypominajkę z automatyzacji, która spyta mnie, jak tam się te buty sprawują. No bo pewnie się zdążyłem założyć, chociażby żeby zobaczyć, czy są ok, a jak fajne i nowe, to wyjdźmy na miasto póki czyste. Ale jeżeli zamówiłem, no nie wiem, to jakiś sprzęt do czegoś, co może być takim ciężkim sprzętem, którego testowanie zajmuje ich czasu. Piwo mechaniczne? Nawet niech to będzie komputer. W sensie ciężko jest mieć opinię o komputerze po... Czyli ciekawy przykład z piłą mechaniczną, muszę się spytać, dlaczego to jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Niepokojące, Adrian. Natomiast... Ciężki sprzęt, no. Okej, no, kontynuuj. Okay, niepokojące, ale to nie wnikajmy może. W każdym razie komputer. Mm-hmm. No to
Jeżeli następnego dnia po zakupie komputera, odkąd do mnie przyszła paczka, dostanę informację, jak się ten komputer sprawuje, to odpowiedź brzmi nijak, jeszcze nie wiem. Jeszcze się RAM nie zdążył dobrze zapchać od chroma, a ty już mnie o to prosisz. Nie? Czyli jest wiele rzeczy, które należałoby tak nawet po ludzku przemyśleć, że kurde, wysyłaliśmy zawsze to dzień po, jest na przykład jedna automatyzacja dla każdego produktu, może w tym sklepie należałoby to podzielić po kategoriach, żeby jednak w tym wypadku takiej kategorii wychodziło to po 7 dniach, wtedy można komuś zaoferować jeszcze za miesiąc na przykład dokupienie pamięci, pewnie się zdążyła zapchać, albo cokolwiek innego. Nie? Więc to jest ten proces. A wracając na temat samego etapu zakupowego, to tutaj taką radą, którą bym miał, jest jak na co ludziom pokazywać, żeby ich nie zmęczyć komunikatem typu kup pan cegłę. Bo jest taki niebezpieczny moment, w którym po tym, jak wszyscy ci twoi użytkownicy przejdą przez wszystkie etapy lejka, jesteś już, jakby to powiedzieć, na etapie ostatnim, jesteś wyselekcjonowaną grupą. I to już nie jest 100 tysięcy ludzi ze strony, tylko na przykład 2-3 tysiące. Teraz na tych 2-3 tysiącach po pierwsze skupia się najwięcej marketerów i non-stop ich maltretuje, bo to już trudno nazwać inaczej komunikatami, i jeszcze przeważnie tym samym banerem. Więc chodzisz sobie, dostajesz ten sam mail, albo cały czas sekwencję typu kup pan coś. Albo widzisz te same banerki w internecie, które cię ścigają. I po pierwsze, one wszystkie wychodzą z założenia, że jakby może w końcu pękniesz, bo się zmęczysz, postanowisz się poddać. Czyli to jest, ja to nazywam efekt, jak to jakby to kulturalnie nazwać. Czyli, że wchodzisz sobie na jakieś Allegro czy na jakiś sklep. Raz w życiu przejrzałeś sobie, wiesz, kostki do kibla. I od tej pory chodzisz po internecie, wszędzie masz baner tej kostki, który cię pyta, słyszałem, że lubisz kostki do kibla, może byś sobie kupił, nie? Albo kupiłeś sobie pralkę. Teraz wszędzie widzisz remarketing pralek, jakbyś miał kupić 5 pralek, bo jesteś kolekcjonerem pralek. No, czyli wiesz, jest sporo takich rzeczy, które niby się w ten sposób robi, są głupie z definicji. No ale mniejsza, załóżmy, że to już jest lepsze niż ten taki maltretowanie człowieka, ale dalej większość marketerów puszcza po prostu jeden komunikat, któremu brakuje uzupełnienia. Bo mówią ci, kup mnie pan, bo. I oczywiście są jakieś korzyści, czy są jakieś przewagi, na które się wskazuje, ale skupiłbym się, żeby podać jeszcze kilka dowodów, na których akurat ciebie powinienem wybrać. Co ciekawe, wszystkie również dla wygody są na literkę P. Czyli jak chcesz się zastanowić, co pokazać w komunikacji sprzedażowej, żeby zagrało, to sięgnij po jedną z tych rzeczy. Pierwsza sprawa, przykłady. Jakie wyniki osiągasz? Dla kogo zrealizowałeś już daną rzecz i z jakim skutkiem? Czyli rekomendacje klientów, B2B i B2C. Social proof. Social proof, oczywiście, wyniki, które osiągasz, case studies. Od razu pojawia się pytanie typu, ale ja nie mam, albo dopiero startuję, więc nie ma. To jeżeli nie przykłady, to procedury dochodzenia do wyników, czyli nasze drugie B. Co robisz, żeby osiągnąć wyniki? Jak wygląda twój proces? Jak zarządzasz projektami? Co ma mnie przekonać, że twoje wyniki są powtarzalne, albo że ten proces jest powtarzalny? Jeżeli pokazujesz, że masz proces, to założenie jest takie, że on jest przetrenowany, czyli że ludzie chcą od marki procesu, bo wychodzą z założenia, że proces oznacza powtarzalność. Wyników również. Co byś powiedział osobie, która w tym momencie może podnieść taką obawę, że w jej przypadku pokazywanie procesu może wiązać się ze zbytnim odsłanianiem swojego know-how względem konkurencji? Tym, że większość ludzi, która czyta i przyswaja wiedzę na dowolny temat, tak nic z nią nie robi. Bo po pierwsze, jak to ładnie powiedział Peter Drucker, bodajże Drucker, wiedzieć i nie robić to nie wiedzieć. Większość ludzi wie, niekoniecznie robi. Więc to, że pozna twój proces, nie znaczy, że cokolwiek z tym zrobi. A po drugie, nawet jeżeli zna twój proces, to nie jest tobą. Procesy i procedury bardzo dużej liczby firm, od zasad liderskich Amazona po sposób działania kalendarza marketingowego firmy Notion są publicznie dostępne. I jakoś nie widzę, żeby cały rynek robił po pierwsze tak samo jak oni, a po drugie, żeby jak próbuje, to się po drodze nie wykopytnął. Więc to jest zawsze to, ktoś nie jest tobą. Poza tym, jeżeli ktoś chce zobaczyć twój proces tylko po to, żeby zrobić go sam, to nie jest klient dla ciebie. W sensie on zawsze będzie dążył albo do tego, żeby zrobić to sam, albo żeby szybko cię z tego wyciąć i nie musieć już posiłkować się twoją pomocą. A jeżeli ktoś zobaczy, że to umiesz i ci zaufa, bo nie ma na to czasu, więc szuka kogoś sprawdzonego, a on z tobą zostanie. Więc to pokazywanie procesów dochodzenia do wyników jest z jednej strony rozwiązaniem na to, co powiedziałeś, a z drugiej na po prostu brak przykładów, jeżeli ich jeszcze nie mamy. To pokaż, jak byś nawet to zrobił. Snuj pewną wizję przyszłości. I ostatnie takie, powiedzmy, P z podstawowych, to jest personal. Kto za tym stoi? Bo w kontekście możesz pokazać na przykład, kto projektuje twoje ubrania, gdzie one są szyte. Jest to też jednocześnie pokazywanie procesu, bo czasami jak mówię o tym ludziom, o tych właśnie trzech, czterech P dowodów, to oni mówią, no tak, ale to jest pod B2B. To B2B pokazuje case studies, to B2B pokazuje proces, jak działamy, jak pracujemy. Wy nieprawda. Wejdź sobie na dowolną małą firmę polską odzieżową, która chlubi tym, że szyje w Polsce i pokaże ci, kto jest ich szwaczką, szwaczem, kto projektował te ubrania,
i jeszcze ci pokażę, gdzie to robi i jak to robi. Jest wiele marek, które tak działają, więc okazuje się, że jasne, są fundamentalne różnice między marketingiem B2B i B2C, mhm. ale wiele rzeczy można się od siebie inspirować albo przenikać i właśnie takie udowadnianie działa tu i tu. To ci pokazuje proces, jak ktoś tka ubranie, to ci pokazuje proces, jak nasza firma nad tobą działa. To ci pokazuje personel w rozumieniu ich osiągnięcia i tak dalej. To ci pokazuje ten aspekt osobisty. Ktoś stoi za tą marką, firmuje ją i tu jest ten wątek. Mhm. I ewentualnie to, co można by jeszcze było do tego nawiązać, to powiedziałeś o takiej przejrzystości. To jest taki kolejny ceniony element. W sensie, czy właśnie pokazujesz mi expressis verbis, wyniki, które osiągasz, czy rzeczy, sposób, w jaki działasz, bo ludzie jednak cenią sobie transparentność. Oraz porównania, czyli ty versus inni. W świat kursów online ma to pięknie zmapowane, gdzie zawsze jest o, ty z naszym kursem kontra ty bez naszych kursów. To jest trochę proste, żeby nie powiedzieć prostackie, ale buduje ładną opozycję. Co miejsce czegoś. Z drugiej strony świat IT działa na dokładnie takiej samej zasadzie, gdzie jeżeli będziesz wyszukiwał sobie Asanę, to znajdziesz szereg innych rozwiązań konkurencyjnych względem Asany, które mają przygotowane osobne podstrony i kampanie na nie, które mówią Asana versus nasze rozwiązanie, w czym jesteśmy lepsi. Czyli porównanie z takim kolejnym dowodem, bo wychodzenie z założenia, że ojej, jeżeli pokażę komuś, że mam konkurencję, to jeszcze do niego pójdzie. No to widocznie nie jesteś dla niego wystarczająco przekonujący, a konsument nie jest głupi. On zawsze porównuje ileś opcji, szczególnie przy zakupach mm-hmm. o wyższym poziomie cenowym, więc jeżeli nie przygotujesz tej kontrargumentacji, to znaczy, że oddajesz pola. Bo człowiek i tak sobie zada te pytania, tylko że nie znajdzie u ciebie na nie odpowiedzi. Więc nie kontrolujesz, albo przynajmniej nie próbujesz zapanować nad tą narracją. 36 minut plus minus na liczniku, więc idealnie, żeby przejść do ostatniego, 6 P, pomiary. Tak jest. Pomiary, czyli co będziemy mierzyć i jak będziemy to mierzyć. I znów. Czy z tego punktu widzisz, że jesteś fanem Google Analytics? Nie. Inaczej, nie jestem fanem traktowania Google Analytics jako wyroczni lepszej niż każdy inny system. Bo na przykład jednym z najczęstszych pytań, które ja słyszę, to jest pytanie, dlaczego nie zgadzają mi się dane z Facebooka z danymi w Google Analytics? Odpowiedź mi, bo one się nigdy nie będą zgadzały. Te systemy działają fundamentalnie inaczej i dlatego tak jest. Ale teraz w tym pytaniu jest ukryte inne pytanie, pewne założenie, że ten Analytics jest lepszy i to z nim się ten Facebook nie zgadza. Czyli to Analytics pokazuje dobre dane, Facebook złe. Jeżeli ktoś z słuchaczy czy widzów wychodzi z takiego założenia, a ma na przykład dostęp do, nie wiem, danych panelu sklepu u siebie, to niech porówna na przykład atrybucję konwersji w rozumieniu, który kanał był odpowiedzialny za sprzedaż pojedynczych produktów, czy pojedynczych jakichś transakcji, albo chociażby samą liczbę sumarycznie, według Facebooka, według Google'a i na przykład własnego panelu sklepu, bo niektóre panele to mają, kiedy ma to iShop. I bardzo często też mamy trójstronną relację niezgody. I to jest taki dobry przyczynek do dyskusji, że kurde, to może ten Google Analytics nie jest taką wyrocznią, skoro on się nie zgadza nie tylko z Facebookiem, co jeszcze moglibyśmy rozumieć, ale nawet z samym moim sklepem się nie zgadza. Albo z moimi danymi z serwera się nie zgadza. Więc nagle się okazuje, że to nie jest tak, że coś jest bardziej godne zaufania, tylko że powinniśmy, niestety, to jest to główne wyzwanie w kontekście pomiarów w marketingu, patrzeć na dane różnych źródeł i próbować na początek chociażby operować na tendencjach, starać się je maksymalnie uspójnić, ale pogodzić się z faktem, że 100% spójne nie będą najprawdopodobniej nigdy, dopóki te systemy nie postanowią stworzyć jednego wielkiego, wspólnego systemu. Więc jak mierzyć? Jak się to najlepiej. Dziękuję. Dziękujemy, też koniec tego odcinka. Znaczy, znów, moglibyśmy teraz zacząć mówić o narzędziach, tak? Proszę Państwa, Google Analytics, Facebook Analytics, tam Facebook Panel Managera, statystyki ze strony, Hotjar i tak dalej. Takie rzeczy też już były i na tym kanale, i w innych seriach, nie chcę tego powielać. Moglibyśmy mówić o jakimś jednym magicznym dashboardzie. Ja bym chciał po prostu sprowadzić to do kilku takich punktów, nad którymi warto byłoby się zastanowić. Takich dobrych praktyk, tak? Takich dobrych praktyk, od których można się odbić, bo na koniec dnia i tak każda firma musi mieć własny model pomiarów, zbudowany pod siebie, bądź chociażby dopasowany do swojej branży czy kategorii, więc nie jesteśmy w stanie w ramach takiego planu zrobić one size fits all, ale możemy powiedzieć, na co zwracać uwagę. I to są takie z jednej strony rzeczy, które chciałbym, żeby zmieniły czyjeś myślenie, podejście do pewnych rzeczy, a z drugiej są actionable, czyli można je po prostu wykorzystać. Teraz pierwsza sprawa, właśnie bardziej w kontekście zmiany myślenia, błagam, odejdźmy od zero-jedynkowego myślenia o źródle konwersji, leada, zapytania ofertowego czy sprzedaży. Najczęstsza dyskusja, jaką trzeba odbyć wewnętrznie, w zespole czy z klientem, to jest taka dyskusja typu,
ktoś pochyla się nad tym analyticsem, nad własnymi danymi i mówi, tutaj na kampanię z Facebooka wydaliśmy tyle, sprzedało się tyle, tutaj wystąpiliśmy u przygód przedsiębiorców i generalnie nic to nie dało. No a jakże inaczej, nie? A tutaj na przykład byliśmy... Dlatego z powrotem. Dokładnie tak. To ja po prostu jestem, wiesz, lubię, że daję wam szansę jeszcze. A potem mamy kampanię googlową i na przykład z tego wychodzi najlepiej. Teraz prosty wniosek jest taki, zabierzmy pieniądze z tych pierwszych dwóch kanałów i dorzućmy do Google, żeby się więcej sprzedawało. A wcale tak być nie musi. Z wielu, wielu powodów. Po pierwsze, w każdym kanale, jest to nawet modele, które pozwalają to wyliczyć, jest jakiś maksymalny próg, który możesz osiągnąć. Jest taki próg, po którym jedyne co rośnie, to nie wyniki, a koszty konwersji. To bardzo często wychodzi w remarketingu. Z uwagi na to, że remarketing jest tak ważny i jednak większość konsumentów albo decyduje się na wysłanie zapytania ofertowego albo zakup w sklepie internetowym po którymś kontakcie z marką, to wszyscy jadą z tym remarketingiem, poświęcając na przykład 80% budżetu na to. Jedyne, co się wówczas kręci, to liczba ekspozycji na osobę i wszyscy są tylko wkurzeni po drugiej stronie, że ciągle tę samą reklamę widzą, bo kto miał kupić, to kupił, a pozostali są po prostu zirytowani. Więc nagle da się obserwować na przykład rosnący koszt konwersji i patrzeć, no nie, od tego z tej mąki chleba już nie będzie. Więc po pierwsze jest jakiś limit per kanał, do którego też da się dojść, a w niektórych branżach szybciej niż później. A po drugie, to naprawdę marketing nie jest czymś typu wczoraj kliknął, dzisiaj kupił i widział tylko jeden komunikat na ten temat. Tylko bardzo ciężko czasami dojść, gdzie w zasadzie zaczęła się czyjaś ścieżka. I trochę pomagają w tym systemy, na przykład, nie wiem, automatyzacji marketingu, różnego rodzaju właśnie atrybucji. Zresztą cały nowy Google Analytics 4 jest bardziej oparty już o ścieżkę klienta, lifetime value, czyli wartość klienta w czasie i myślenie właśnie o atrybucji szerzej niż tylko właśnie klik i zakup. Więc to warto zrobić, bo ja widziałem wiele eksperymentów typu mamy reklamy na YouTubie i one nie sprzedają. Natomiast jeżeli się je wyłączy, to potem się okazuje, że koszty innych kanałów rosną. Bo to, że ktoś nawet coś nie klikał, to nie znaczy, że tego nie zapamiętał, a dzięki temu był bardziej otwarty na to, żeby dać czemuś szansę swoim kliknięciem w innym kanale później. Widzimy to na przykład też często jako po prostu element kampanii. Jest na przykład taki typ kampanii na Google, nazywa się RLSA, czyli jest to remarketing w wyszukiwarce, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to, co widzimy po wpisaniu, to też może być remarketing. Nie tylko te banery nas ścigają, ale również kampanie bezpośrednio po kliknięciu. Więc schemat kampanii może wyglądać tak, że naszym celem, czy celem konkretnego kanału będzie przepuścić jak najwięcej ruchu przez naszą stronę po to, żeby być w stanie za 2-3 miesiące wyświetlić się komuś na hasło, które wpisze. Czyli ja mogę cały czas reklamować ci na Facebooku inwestycje deweloperskie, mimo że na przykład to nie jest kanał, w którym się to kupuje i w statystykach będzie bardzo mało leadów z tego źródła. Ale dzięki temu, że ty to kliknąłeś, jesteś w mojej bazie i zobaczysz później reklamę w Google, kiedy wpiszesz kawalerka w Bydgoszczy na wynajem czy cokolwiek, nie połączysz tego, ale ja wygram aukcję z innymi dostarczycielami kawalerek, ponieważ u mnie na stronie byłeś, a u nich nie. Więc też każdy kanał ma swoją rolę i musi być mierzony w sposób, który będzie do tego porównywany. Ale tym najbardziej ogólnym wnioskiem, który chciałbym, żeby był, to żeby naprawdę szukać modeli atrybucji i zrozumieć, który kanał gra u nas jaką rolę i w pełni zaakceptować, że są pewne kanały, które mają po prostu rolę wspierającą w pewnych typach biznesu. Takich skrzydłowych. Takich skrzydłowych, w sensie to jest ważniejsze jak przy strzelaniu bramki, ten co asystuje, ten co strzela. No obaj muszą zagrać. I niestety marketing nie jest, żaden kanał marketingowy nie jest zawodnikiem, który przedrybluje całe boisko i potrzebuje tego reszty teamu. I działa to sumarycznie, bo też jeszcze przykład w kontekście sklepów internetowych. Nieraz widziałem scenariusz, gdzie właśnie klient prosił i mimo naszych usilnych próśb nie godził się na inne rozwiązanie. Wyłączmy reklamę na Facebooku na przykład, albo na Google, bo przynoszą mniej konwersji. I potem bardzo szybko prosiłeś, żeby do tego wrócić, bo te konwersje były mniej, były droższe, ale po nich następowały sprzedaże z innych kanałów, co czasami da się wykazać, czasami nie da, zależy od tego, jak są zbierane dane, jaki jest sam sposób kupowania, ale to jest bardzo ważne. Natomiast drugi wątek to jest też wątek, co generalnie mierzymy w sytuacji, w której kupujemy, tudzież jest proces bardziej skomplikowany. Bo mówiliśmy przedtem o tym przykładzie z 3-miesięcznym procesem zakupu nieruchomości. I teraz jak ocenić taką kampanię, skoro mniej więcej po tygodniu, dwóch chcielibyśmy już wiedzieć, czy to w zasadzie zmierza w dobrym kierunku, czy nie. Więc bardzo ważne jest, żeby opracować sobie na własny wątek, na własną potrzebę, taki analityka lejka sprzedażowego, którym na każdym etapie będziemy analizowali jakiś inny element. I to jest ponownie bardzo podobne podejście jak sprzedaży. Bo w sprzedaży będziesz, wiesz, patrzył na zamknięte deale, ale będziesz też patrzył na przykład po drodze, ile było rozmów handlowych,
żeby obliczyć sobie konwersję, że jeżeli odbędziemy tyle rozmów handlowych, to będzie tyle sprzedaży, statystycznie rzecz biorąc, tak? Więc żeby odbyć tyle rozmów, musieliśmy mieć tyle leadów. I stąd się pojawia zapotrzebowanie na tyle leadów i czasami możemy też kombinować, typu będzie więcej leadów, będzie więcej rozmów, być może sprzedaż wzrośnie o X. I to się czasami wydaje logiczne i ludzie w kontekście sprzedażowym tak myślą. Po czym nie myślą tak w kontekście marketingu. A można na przykład zrobić następujący proces. Żeby po pierwsze wiedzieć, co jest tą finalną konwersją. Na przykład wysłanie zapytania. A co jest tą pierwszą? No samo wejście na stronę z jakiegoś kanału marketingowego. Pojawia się pytanie, co pomiędzy. I jesteśmy na przykład w stanie wyznaczyć, ok, są jakieś kluczowe zakładki u nas na stronach. Na przykład ktoś przechodzi na zakładkę oferta, żeby przeczytać więcej o ofercie. I potem sprawdzamy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, ile osób z zakładki oferta wysyła do nas zapytanie. I ile osób spośród wszystkich, którzy wchodzą na stronę, dochodzą na zakładkę oferta. Bo możemy wtedy stwierdzić, dobrze, naszym celem tak naprawdę jest na przykład, być może ten wskaźnik jest skandalicznie niski, sprawdzić, żeby więcej osób ze strony głównej czy jakiejkolwiek innej przechodziło na zakładkę oferta. Bo to, biorąc pod uwagę nasz procent konwersji z tych wizyt na sprzedaż finalną czy na zapytanie ofertowe, zwiększy nam rzecz. I nie musimy na przykład dorzucać więcej wejść na stronę. Musimy lepiej pracować z ruchem, który mamy. A może właśnie okaże się, że mamy skandalicznie mało ruchu na stronę i po prostu musimy skupić się na tym, żeby więcej osób wchodziło. Co kolei mierzy się już metrykami właściwymi dla każdego kanału. Bo na przykład taką dla mnie uniwersalną metryką w każdym kanale jest tak zwany CTR, procent przeklikiwalności, wyrażony w procentach. Czyli jeżeli jedna osoba na 100 kliknie, to jest to 1%. Więc nad tym należy pracować, bo jeżeli mamy materiały, które będą miały klikalność 5%, to są te dobre przekazy, wracając do rzeczy, o której mówiliśmy odcinek temu, a jak coś będzie miało 1%, to jest głęboko poniżej. W e-commerce'ach jest to łatwiejsze do zmapowania, bo masz na przykład dodanie do koszyka. Więc e-commerce'y to intuicyjnie rozumieją, że jeżeli masz zakup finalny i masz dodania do koszyka i na przykład średnio, z tego co pamiętam, 25-30% ludzi zdających się do koszyka finalnie coś kupuje. Więc jeżeli u ciebie jest to o połowę gorzej, to możesz założyć, że musisz popracować być może nad całym procesem. Czyli będziesz myślał, że masz problem marketingowy typu potrzebujemy więcej ruchu na stronie, a tak naprawdę twoim problemem będzie to, że musisz poprawić koszyk. Dzięki jest taki scenariusz, w którym w sklepie internetowym był bardzo wysoki poziom odpadów na etapie przejścia od koszyka do zakupu w sklepie z meblami. Co się okazało? Okazało się, że błędnie naliczał się koszt dostawy, który był znaczny z uwagi na to, że są to ciężkie rzeczy, ale zamawiałeś sobie dwie pufy, i on ci zamiast jednego kosztu dostawy doliczał dwukrotny i to jeszcze ten najdroższy dla najwyższych paczek. I tego się nie dało wykryć w ogóle testowym zakupem, bo robiłeś testowy zakup jednego produktu, więc patrzyłeś wszystko ok. A dopiero kiedy pogrzebałeś z kilkoma, zobaczyłeś, że zmieniał się ten proces. Albo jeżeli zobaczyłeś to na nagraniu, że komuś coś takiego się pojawia. Więc gdyby taka firma siedziała i myślała tylko co to zmienić, żeby było więcej ruchu na stronie, bo żeby było się sprzedawało, to by tego nie wykryła. A wystarczyła ta jedna zmiana. Z drugiej strony będziesz w stanie też stwierdzić, jaki masz procent na przykład ludzi, którzy weszli na stronę i dodają cokolwiek do koszyka. Może nad tym będziesz musiał pracować w punkcie dojścia, a nie nad tym drugim finalnym etapem. Czyli nagle wiesz, gdzie de facto wypadają ci potencjalne sprzedaże czy potencjalne zapytania. Więc na e-commerce jest to łatwiej wytłumaczyć, ale ponownie wrócę na B2B czy na właśnie takich bardziej skomplikowanych usługach, to jest też replikowalne, bo jest to kwestia zrozumienia ścieżki konsumenta na twojej stronie. Co on po kolei odwiedza, tudzież jaki jest taki punkt, w którym on finalnie ląduje, żeby się zapoznać z moją tą ofertą, czy żebym ja mu chciał coś przedstawić i gdzie idzie dalej. I to dalej każdy mierzy, ile tych ludzi realnie wpadło, ale mierzy przeważnie dla całej strony, a być może są te kroki pośrednie, które możemy zmierzyć. Tak się dochodzi do czasami odkryć typu, że aha, ludzie, którzy zapisują się do naszego newslettera, kupują od nas później częściej niż ci, którzy po prostu tego nie robią. Albo że właśnie ludzie, którzy z konkretnego artykułu przechodzą na zakładkę oferta, częściej zakładają konta testowe w naszym systemie, więc może trzeba częściej promować ten artykuł, a nie inne. Więc jest to tak zwane pojęcie konwersji w rozumieniu tego ostatniego etapu zakupu bądź sprzedaży, bądź leada, ale też tak zwanych mikrokonwersji, czyli kroków pośrednich na tej ścieżce. Bardzo prosto rozumianych w kontekście e-commerce'u. Oglądam produkt, dodaję do koszyka, finalizuję transakcję, ale też przekładalnych na proces B2B. Bardziej wieloaspektowy, problematyczny i miękki, bo nie jest to kliknięcie czegoś, żeby zrobienie gdzieś, ale jednak gdzieś po tej stronie możesz przechodzić. Podając to na swoim przykładzie, my w kontekście agencji mamy to zmapowane tak, że jest sobie strona główna, są materiały treściowe i tak dalej, ale są już takie jedne zakładki, gdzie opisujemy usługi typu doradztwo marketingowe, tak? Albo kampanie marketingowe B2B. I mierzymy na przykład, jaki procent ludzi czytających nasze materiały o B2B
w dowolny sposób albo jakiś czas potem ląduje na tej zakładce. Bo jeżeli tam wylądują, to ten procent jest dla nas bardzo ważny, bo jest on dla nas punktem wyjścia później jako średnia czy mediana do oceny innych kampanii. Czy rzeczy, które robimy, sprawiają, że teraz więcej ludzi tam wchodzi? Bo jeżeli tak, to może nie za teraz, ale za miesiąc, za dwa, za kwartał. To odpali. To po prostu odpali, bo do tej pory było X i z tego było Y, więc jeżeli będzie 2X, to niech chociaż będzie 1,5Y, ale szansa jest dużo wyższa. Więc wątek pomiarów to w ogóle mógłby być wątek, który poruszalibyśmy osobny odcinek o tym, więc bardziej zależało mi na tym, żeby nie tyle wbić kij w mrowisko, no bo ciężko to tak nazwać, ale dać tych kilka myśli, z których sprawdziłbym po prostu... Trochę inną perspektywę po prostu. Tak, do dwóch mianowników, czyli żeby nie patrzeć na to zero-jedynkowo, wczoraj kliknął, dzisiaj kupił, nie wierzyć danym tylko z jednego systemu, czy to będzie Facebook, czy Google Analytics, czy jakiś inny, bo też dane się generalnie rozjeżdżają, będą się rozjeżdżać. I po drugie, żeby szukać, co poprawić na zmapowanej ścieżce klienta, przez którą człowieka prowadzimy, bo to nam może powiedzieć więcej na temat tego, gdzie de facto z lejka wypadają nam potencjalne zapytania czy sprzedaże, zamiast skupić się wyłącznie na próbie wyciśnięcia jak najwięcej z tego ostatniego etapu albo dosypania jak najwięcej ludzi, którzy się z nami zapoznają, bo cała magia dzieje się w tym środku. Teraz już nie stawiamy przecinka, tylko kropkę. Dotarliśmy do końca kolejnej serii eksperckiej z twoim udziałem, więc jeszcze pozwolisz, że na koniec zapytam, co nasi widzowie i słuchacze mogą de facto od was kupić? Można powiedzieć, że mamy trzy rodzaje usług. Jedna to jest po prostu obsługa marketingowa. Jednego bądź kilku kanałów, zależy co potrzebujesz. Najczęściej jednak jest to kilka kanałów jednocześnie, którymi zarządzamy, na przykład Facebook Ads, tworzenie treści różnego typu i zarządzanie kampanii googlowymi. Jeżeli więc ktoś wie, co mniej więcej chciałby zrobić, albo ma już plan, według którego działa, albo po prostu potrzebuje optymalizacji działań w jakimś konkretnym kanale, to jesteśmy taką firmą, która może to przejąć i za niego prowadzić. Drugim takim filarem jest po prostu działalność edukacyjno-szkoleniowa. Prowadzimy audyty, warsztaty, ja osobiście, czy też moi konsultanci w firmie, gdzie po prostu możemy pójść i pomóc rozwiązać jeden konkretny problem, albo podnieść kompetencje w zakresie na przykład reklam na Facebooku, czy właśnie komunikacji, albo pomóc coś przygotować wspólnie. I trzecia, moja ulubiona, przyznam szczerze, bo będąca największym wyzwaniem usługa, to jest po prostu doradztwo marketingowe w rozumieniu takim, że na przykład przechodzimy wspólnie ten proces, ale nie podczas jednego dnia, bo to jest zwyczajnie nierealne, tylko mamy jakiś warsztat, podczas którego się spotykamy, wypracowujemy, co de facto chcemy zrobić, a potem albo przechodzimy, albo od tego etapu zaczynamy regularne konsultacje marketingowe w rozumieniu, że poświęcamy, działamy wspólnie. My jako takie skrzydłowe, jak to ładnie powiedziałeś, tudzież sparring partner dla działu marketingu czy dla klienta, który, bo klient wie, że ma zasoby, żeby pewne rzeczy robić sam, chce robić je sam, chce budować te kompetencje, ale potrzebuje tego spojrzenia z zewnątrz. Kogoś to przyjdzie i powie, słuchajcie, to widzieliśmy 5 razy, jest bez sensu, zróbcie to inaczej, czy widzimy tą propozycję, żeby to zrobić tak, albo będzie konsultował te pomysły, będzie challenge'ował, jak to się ładnie w warszawskich korporacjach mówił, twoje podejście, nastawienie. I trochę też, umówmy się, czasami się z takich ludzi korzysta, żeby mieć ten pretekst, że jakoś ktoś, wiadomo, że przyjedzie do nas ten raz na miesiąc, albo do nas się zdzwania raz na tydzień, to musimy się spiąć, coś przygotować, bo inaczej pewne procesy bez tego wsparcia z zewnątrz się zwyczajnie rozłażą, bo mamy inne priorytety, które nas na co dzień odciągają. Więc w takiej formie można ze mną bądź z Digitalk współpracować. Jeszcze jedno pytanie, bo takie ładne marynarki nie kosztują 5 zł, więc jest to wstawka do kolejnego pytania, a mianowicie ile kosztuje wasza najtańsza usługa, żeby też widzowie i słuchacze wiedzieli, czy w ogóle dysponują budżetem, o którym można z wami rozmawiać? Kilka tysięcy złotych. Kilka to jest 2 czy 9? Po środku. Tak bym powiedział. Natomiast na pewno zabije mnie za to, co powiedziałem, mój dział sprzedaży, dlatego że to oni za to odpowiadają i ja jestem na przykład już tak głęboko wyłączony z niektórych procesów, że gdybyś mnie spytał o cenę konkretnej usługi, to nie wiem. No też pewnie dużo zależy od potrzeb klienta, od konkretnej sytuacji. To nie jest bułka w sklepie, która jaka jest, każdy widzi, tylko... No to nie jest bułka rozowa i tak dalej, więc bo tego czasami właśnie jest bardziej tak. Biała. Sorry, niech będzie, że i biała. Najtańszy produkt tak naprawdę to są moje kursy online, które kosztują po kilkaset złotych. Jeżeli znajdziesz czas, chęć i sposób, żeby je przejść i będziesz umiał to wdrożyć i znajdziesz właśnie możliwości, capacity w zespole, to jest to rzecz, której możesz po prostu próbować przejść samodzielnie. Natomiast później wchodzą już usługi doradcze, konsultacyjne, bo my nastawiamy się raczej na wielofalowe współpracę. I ja rzadko wierzę, że da się jednym kilkugodzinnym spotkaniem załatwić cały problem klienta. Można się nauczyć lepiej pisać w kilka godzin. Można się nauczyć robić reklamy w jednym kanale. Kupić sobie szkolenie, to też swoją drogą będzie kosztowało kilka tysięcy. Ale jeżeli chcesz wywrócić czy o 180 stopni zmienić marketing w swojej firmie, tudzież jakieś inne procesy, nad którymi działasz,
to tego się nie da zrobić jednym zrywem, no bo to nie jest event motywacyjny. Mówisz, że jesteś wyłączony z procesu, więc cennika tak do końca nie znasz. A czy znasz chociaż na przykład liczbę złotówek, którą dostarczyliście waszym klientom w efekcie waszych działań i współpracy z wami? Mamy to policzone na dwójnasób, dlatego że najłatwiej jest to wyciągnąć dla e-commerce'ów, więc jeżeli dobrze pamiętam, za zeszły kwartał to było kilkaset milionów złotych zgenerowanych przez... Czwarty kwartał 2021 roku. Tak jest. Licząc po prostu sam przychód z e-commerce'ów, z kanałów, którymi my zarządzamy. Natomiast jeszcze do policzenia byłyby wątki B2B, no bo jednak tutaj nie pamiętam konkretnej liczby, ale też biorąc pod uwagę, ile generujemy na przykład w ramach kampanii Lead Generation leadów na najdziwniejsze usługi i czasami nawet przez Facebooka, choć wielu ludzi dalej wierzy, że Facebook nie jest dla B2B, to myślę, że to pewnie byłoby drugie tyle. Mhm. Myślisz, że 500 000 przekraczacie w przychodach dla klientów kwartalnie? Możliwe, że tak. No kwartalnie, czy kwartalnie? Możliwe, że tak. Możliwe, tak. A jeżeli nie, to pewnie już niedługo, no bo w czwartym kwartale było nas pod 40 osób, a w chwili, gdy to nagrywamy, jest nas pod 60. No właśnie. Więc jest komu robić więcej wyników, bo jest i projektów więcej. Twoja historia pokazuje, że bycie urodzonym we Włocławku nie przekreśla generalnie kariery życiowej. To pokazuje, że dobry ketchup sprawia, że po prostu zwoje lepiej działają. Drodzy widzowie, słuchacze, naszym dzisiejszym gościem był prywatnie mój szacowny kolega Artur Jabłoński. Dziękujemy wam, że byliście razem z nami. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co szczególnie zapamiętaliście z tej serii eksperckiej i co być może wdrożycie u siebie. Arturze? Dziękuję wszystkim za uwagę i będę czekał też na pytania, komentarze. Chętnie pojawię się pod filmem, żeby na nie poodpowiadać, albo przynajmniej postaram się odesłać gdzieś, gdzie można by tę odpowiedź znaleźć.